Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem jestem, jak zawsze, w mojej garderobie, ale jest nowy element zaskoczenia, bo do mojego mieszkania przyjechał Lip Showroom od Yves Saint Laurent. Taki sam będzie znajdował się w Sephorze, gdzie będziecie mogły pójść na specjalne warsztaty, 15-minutowe. Prosto wchodzicie do sklepu, zajmujecie sobie miejsce i możecie przeżyć to, co będzie w dzisiejszym odcinku. To całe experience, całe to wydarzenie się nazywa Lip Ombre Showroom by Yves Saint Laurent, więc jestem podekscytowana i ogólnie jestem dumna, że Yves Saint Laurent przyjechało najpierw do mojej garderoby, że mogę jako jedno z pierwszych, bardzo to lubię, przetestować jeden z najważniejszych trendów tej jesieni, czyli usta w stylu ombre. Jak chcecie zobaczyć, jak zrobić takie usta, jak mam dzisiaj na sobie, to możecie dalej oglądać ten odcinek, zaraz przyjdzie do mnie, a właściwie już był, makijażystka Mikołaj i pokażemy Wam wspólnie, jak zrobić takie usta w stylu ombre od Yves Saint Laurent. Początek, tuszytla, blue primer. Konieczny produkt dla Yves Saint Laurent, który od 25 lat święci triumfy i nikt sobie bez niego nie wyobraża życia, również jazz, czyli tusz ecla. Właśnie odkryłam dzisiaj z Mikołajem, będziemy teraz pierwszy raz testować, bo ja zawsze używałam numeru 1,5, bo on ma bardziej żółty odcień, niżeli dwójka, kiedyś używałam tylko z dwójki. Ja teraz używałam tych dwóch korektorów na zmianę, ale dzisiaj Mikołaj mi powiedział, że przetestujemy 3,5, które podobno jest lepsze. Innym produktem, który wykorzystamy, to tusz ecla Leton. Kolejny etap makijażu to pudra Dion's Compact. Zastosuję go w trochę inny sposób, ponieważ pudra Dion's Compact złączę z bronzerem. Marceau, czyli odcień beżowo-morelowy ze złotym pigmentem. Marceau Monokitir z powodzeniem może zostać użyty na kości policzkowe. Kolejny etap naszego spotkania, najważniejszy, bez którego życia nie obudzę. Ja wiem. Tusz. Tak, właśnie. I wiem, jaki jest ale ulubiony. Ale zaskoczyłam Was. Który jest ulubiony? Baby doll. Tak, tak. A mogę coś innego dzisiaj przetestować? Nawet musisz. Dlatego stawiamy na ikonę, czyli ten pierwszy mascara Volume FF Fossil. Klasyczna formuła, efekt sztuczny rzęs. Ale mi się podoba, że mam w garderobie. Na jeden dzień taką szafkę i mogę sobie wybierać co chcę. Ale najbardziej się nie mogę doczekać tych ust jednak, jak będziemy zaraz wybierać, więc robimy do końca makijaż i działamy. Ale fajny, no. Ja lubię te tusze. Ja najbardziej lubię złote opakowania w nich. Ja jestem sroko. Zadowolony? Dobrze robię? Fantastyczny. Inny efekt. Zdecydowanie. No. Super, podoba mi się na pewno. A wydawało mi się, że to będzie nie wiadomo ile tego, ale to tak ładnie wygląda naturalnie, tak rockowo. Jak z reklam pisanego. No bo ty jesteś dziewczyną i samorą. O, to... o nie. Maskara do brwi Brow Kitchen. Słuchajcie, a teraz najważniejsza część dzisiejszego tutorialu, czyli zaraz Mikołaj nauczy mnie i pokaże mi, jak wyglądają warsztaty, w których Wy też możecie wziąć udział. Co to 15-minutowe warsztaty, jak zrobić najładniejsze usta w tym sezonie. I ja zaraz będę wybierać z Mikołajem jakiś fajny kolor dla mnie. Zobaczymy, jak wyglądają ombre usta, które są najładniejszymi ustami tej jesieni, więc mogę się doczekać. Jako pierwszy etap makijażu ust, w tym przypadku makijażu ombre, niezmiennie tusz ecla, jego kolejne zastosowanie. Najpierw rozświetliliśmy, teraz nadamy kontur i sprawimy, że usta będą bardziej pewne. Mając tusz ecla jako konturówki, co też jest taka możliwość, obrysujcie kontur zewnętrzny ust i delikatnie wklepcie. Może można przejechać trochę na czerwień ust, ale wiesz co, Jessica? Mam szatański pomysł. Ja rysuję połowę ust. Mhm. A ty drugą połowę. Nie, tak? Mhm. Dobra. I zobaczysz, jak to jest proste. Dobra, dam radę. Jak dziewczyny będą dawać radę na warsztatach, to ja też muszę dać radę. Z pewnością.
Ale to wygląda od razu, jakbym miała większe usta. Ja mam trudniejszą połowę z pieprzykiem. Konturówka w intensywnym kolorze, który będzie ciemniejszy niż szminka, której będziemy używać. Na początek rozgrzeję ją na grzbiecie dłoni, żeby łatwiej było aplikować. Zaczynamy rysować kontur. Róż Birketeer The Matte numer 212. To będzie nasz kontur. Ona jest o matowym wykończeniu, ale to jest satynowy mat, więc on będzie dawał taki efekt aksamitny nieco na ustach. Dobra. Ciemny kolor, który nakładamy na zewnętrzną krawędź, tą, którą wyrysowałaś najpierw konturówką. Robię to przy pomocy cienkiego pędzelka. Teraz twoja kolor. Dzięki. Okej. Przy pomocy jaśniejszego koloru, tym razem o satynowym wykończeniu, które doda połysku i objętości ustom, wypełniamy środkową partię. Na początek zrobiliśmy taką wersję, moim zdaniem, bardzo naturalną na co dzień, bo zaraz spróbujemy tej szalonej ombre, ale na co dzień czuję się wbrew pozorom dobrze w takich kolorach, szczególnie przy moim sposobie pracy i uwielbiam takie kolory do takich jesiennych stylizacji, do takich beżowych trench, czy jakieś jasne jeansy, do tego botki czarne, skórzane. Bardzo mi się podoba ta wersja. Chociaż, gdybym miała mocniejsze oko, to też na czerwony dywan. Ewidentnie super. Tak. Jeżeli masz ochotę podciągnąć jeszcze ten efekt, żeby był bardziej widoczny, bardziej wieczorowy, do tej bazy, którą już stworzyłaś, możesz wyrysować jeszcze ciemniejszy kontur przy pomocy mocniejszej konturówki. Natomiast ja zrobię coś innego. Na zewnętrzny kontur nałożę cień w tym odcieniu. Wybieram cień, którym podbiję zewnętrzną krawędź ust, czym jeszcze zintensyfikujemy kolor, który będzie głębszy i bardziej intensywne. Kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Powstał on przy współpracy z Yves Saint Laurent. Piszcie koniecznie w komentarzach, który makijaż, który usta w stylu ombre najbardziej Wam się podobają. Więc czekam znowu na Wasze komentarze, na Wasze głosy. Jeśli lubicie mój kanał i chcecie oglądać kolejne odcinki, to koniecznie zasubskrybujcie go. I dajcie łapkę w górę, jeśli jesteście za tym jesiennym trendem ust w stylu ombre od Yves Saint Laurent. Podlinkuję Wam również w opisie link do strony Sephory, gdzie są wszystkie informacje o lip showroomach ombre Yves Saint Laurent, jak można się zapisać, jak to wszystko działa, jak Wy możecie tego doświadczyć. Ja już doświadczyłam, jestem bardzo zadowolona, a teraz czekam na informacje, które usta są według Was najlepsze na nadchodzący sezon, czyli na jesień.